Witam was, hej, cześć, czemu już znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek z Skiska Lines Industries. Wiem, długo nie było odcinka, bo cały weekend wam dałem. Dzisiaj jest poniedziałek wolny i dzisiaj są trzy odcinki się łącznie pojawią ze Skiska Lines Industries, z Stanowcze Pociągi i z Mass Transit PS4. W różnych godzinach, więc jakby coś z scenariusza to jeszcze powinniście dostrzymać jakoś tam dzwoneczek, koło 15 będzie. Natomiast z Industries pojawi się koło 21. Nie, Industries, Mass Transit, koło się pojawi 21. Ale rzeczy ważne i ważniejsze, ankieta. Nie wiem, czy wiecie, pewnie, no, sądzę, że raczej nie dużo z was. Jest już wkrótce się pojawi ta. Jak to się nazywało? Chwila. Moje urodziny. Urodziny Avizonosza. Znaczy, moje urodziny były trochę wcześniej, ale urodziny kanału Avizonosza jako takiego. Avizonosz sam siebie jest długo. Jest dłużej, jak tam sobie zobaczycie, ale regularnie rozwijany. I tak, tu mamy dwie opcje. Albo od pierwszej zapowiedzi, czyli to było 18, i wtedy robimy specjalna z okazji urodzin, albo 20. I wam, wy teraz macie tam opcję. 18 listopada lub 20 listopada. Wybierzcie dokładnie, tak jak chcecie. No a my zobaczymy, ja zobaczę. Dzisiaj w każdej serii będzie ta ankieta, więc będę mieć w miarę dobre odpowiedzi. Zobaczymy, zobaczymy, tak, żeby każdy mógł zagłosować. Więc jakby coś, 18 albo 20, głosujcie. Listopada, żeby nie było. Natomiast przechodzimy sobie dzisiaj. Dzisiaj się zajmiemy rudą. Niestety będzie trochę problem z ropą, ponieważ patrzyłem sobie przed chwilą na mapkę i ropę mamy tylko tu. Mamy też tutaj, co nie? Ale tutaj na razie nie mamy dostępu jeszcze. A tu będzie wielka nasza dzielnica z ropą. To jest raz. Tak samo tutaj będzie duża dzielnica z ropą. Poza tym później sobie zainstaluję mody, żeby nie kończyły się nam tutaj złoża. Ale na razie aż na tym tak bardzo nie myślę. Dobrze, póki co mamy tutaj trochę jeszcze ropy. I ropą się dziś w ogóle nie chcę zajmować, nawet nie będę patrzeć. Czemu ona teraz nie działa? Dziś tutaj ta ruda. Dobrze, mamy trochę popytu. Zajmiemy się najpierw popytem i później już będziemy lecieć sobie spokojnie z tym wszystkim. Dobrze, tak, ostatnio się mało zajmowaliśmy Industries w ostatnim odcinku, ale dzisiaj będzie inaczej. Dziś już jest normalny dzień i chcę, aby to trochę zaczęło funkcjonować, tak, w sensie, żeby to nie było tak jak ostatnio, że no długo nie było odcinka. Ja pracowałem, jakby ktoś się zastanawiał, co ja takiego robiłem. Ja robiłem ten kolejny film konkursowy i po prostu musiałem trochę mieć więcej czasu. Zresztą mogliście zobaczyć, wczoraj była premiera tam późno wieczorem. Widziałem, że nawet się wam całkiem tam w miarę podobało. No, tak, bardzo dobrze. Okej, stąd, tutaj i tutaj. Chyba całe dwa dni na tym spędziłem, dlatego nie miałem w ogóle czasu tutaj na YouTube'a. Dobrze, tutaj. I sądzę, że na razie póki co tyle wam tu powinno wystarczyć. Dobra, widzę, że będzie problem. Pędzel. Pędzel zawsze dobry. Szkoda, że jest taki mały, ale już na razie nad tym nie będę zrzędzić. Dobra, dawaj. Tu. I tu. Dobrze. Woda. Wody. Nie będziecie mieli tutaj wody, na pewno. To jest do przewidzenia, że akurat co jak co, ale woda to aż tak dobrze nie rozplanowałem tego na przyszłościowo. I dajmy im tutaj zjazd. Bo tu są cztery pasy, a później one zjeżdżają w trzy. Nie wiem, czy zauważył ktoś, ktokolwiek, kiedykolwiek. To my im tutaj damy zjazd. No, też nie bardzo. Tak, bo sądzę, że im tu się może to po prostu przydać. Tak samo jak tutaj jest. Tu będzie, poczekaj, tu będzie dzielnica jeszcze taka jedna. Czekaj. Musimy to jakoś dobrze rozplanować. Dajmy sobie tu tak. Tak, dokładnie. Bo to będzie głównie chodziło o wjazd i zjazd z autostrady. No, tu będzie wjazd. Dobra. A tu będzie zjazd. Z. Dobra. I jest źle. O, teraz będzie dobrze, bo nie chcę, żeby z siebie wjeżdżali, co nie? Chyba to powinno lepiej w ten sposób działać. I przy okazji tutaj możecie się budować handel. Dokładnie. Dobra, widzę, że się tu zrobiły światła. Nie wiem kompletnie czemu i po co i czemu i jak. Więc już was wyłączamy. Tutaj się, tu jeszcze się zbiły jedne, okej, wspaniale. I tutaj już nie ma więcej, dobra. To tak może to mi wyglądać. Ja już jestem pewien, przekonany, że oni z tego będą bardzo, bardzo chcieli korzystać, no, z tego tunelu. Więc, dobra, zanim my tu jako tako zaczniemy ten dzisiejszy odcinek, poczekaj.
to wybórz. I tu sobie zrobimy coś innego trochę. G, 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 G. G musi być. Stąd będzie tutaj dojazd, dokładnie. Natomiast tu będzie zjazd. O, w ten sposób. Tutaj w ten sposób. I stąd tutaj. Czekaj. O, tak. I tu będzie zjazd w dół. Tu musi być zjazd w dół. I tu będzie. Czekaj. Tu sobie zmienię zjazd w dół. Jeszcze jedno piętro. Tu. I. No dobra, nie będzie tutaj. Wygląda, żeby tu się nie zrobiły światła. Są tu światła? Nie ma światła. Dobra, może być. Tak, sądzę, że taki tutaj jeszcze im ten zjazd trochę pomoże. Pokaż to. No, już ktoś z tego chce korzystać. Tu jeszcze jest jakiś stary patafian, który chciał z tego korzystać. Ale sądzę, że tutaj. Czekaj, nie to. Bo tutaj ja wiem, że jest duży duch. Kolejowo to kiedyś indziej się zajmiemy. Dobra. To jest w miarę teraz już dobrze. Popyt się tutaj w miarę zgadza. Tak, pierwsze co? To mamy tutaj naszą rudę. Która nam powoli chyba się kończą surowce, z tego co pamiętam. Ale widzę, że tutaj nam to wszystko jeszcze dzielnie pracuje. Więc skoro dzisiaj pracuje, to ja sądzę, że możemy dalej tutaj to rozwijać. Ruda. Nie. Śmieciami się dzisiaj nie zajmujemy. O, bełchatów możemy już zdobyć. Dobra, to dziś będzie bełchatów. Skoro możemy, to będzie. Dobra, dajmy tu sobie kopalnię. A tu sobie zrobimy porządny taki. O kurcze, już ja to widzę. Ujujuj, ulala. Dobra, jedna tylko trzeba zrobić tutaj. Czekaj. Tą autostradę, ona mi tu jest kompletnie nie po drodze teraz. Chcecie? Znaczy, inaczej. Ona mi tu jest aż za bardzo po drodze. Dobra, póki co zrobimy sobie coś takiego. I stąd będzie zjazd. Zwykła na razie taka, o takie coś. Później sobie to naprawimy oczywiście, ale na razie zrobimy sobie to w ten sposób. I w międzyczasie sobie rozplanuję tutaj, jak to będzie wyglądać teraz. Dobra, niech póki co to tak w ten sposób wygląda. Dobra, bo tutaj to wszystko będzie działać normalnie. Tylko tak. Dobra. Okej. Okay. Nasz bełchatów musi mieć dużą główną drogę tutaj. Zastanawiam się, może jednak bez przesady z dużą główną drogą, a po prostu jednokierunkową tutaj sobie zrobimy. Tak, może to jest dobry też pomysł. Dobra, to tu sobie damy coś takiego. Tak, tu widzę, że ta autostrada to jest w takim fajnym miejscu. Nie, będzie trzeba ją przenieść, ale dobra, na razie nie będę przy niej kręcić. Daj mi to. I tu jest zbyt stanę zboczyć trochę. Dobra, tu będzie pierwsza bełchatownia. Druga. I tu już trzeba nic. Tak. Ja wiem, że tutaj jest właśnie bardzo nieprzyjazny teren, ale dzięki czemu będzie ona tutaj fajnie wyglądać. Dobrze, czekaj, przyspiesz trochę to. Okej, dobra, tu widzę, że się jeszcze droga źle wybudowała. Ale dobra. Dobra. Za dużo ziemi, kurde. Czy my gdzieś robimy naszą górkę taką w kosmos? Czekaj, tu była górka. A nie, tu nie jest w kosmos, tylko tu jest w drugą stronę. Dobra, niech już ci będzie, już może być nawet w ten sposób. To tu będzie druga w górkę, tu będzie w kosmos. Tak, bo tu niestety trzeba robić i w jedną, i w drugą. Dobra. O, dokładnie, jakoś tak. Bo tu będziemy to. Już? Serio? Ja mało co ziemi pobadałem i już jest źle. Ach, z tobą, weź tu się dogadaj. O! Metropolia! Lotnisko towarowe. Dobra, lotniskiem towarowym niestety dzisiaj się nie zajmiemy. Ale dobrze, to w kolejnym odcinku lotnisko będzie. Towarowe. Pasażerskie będzie później. Nowy kawałek ziemi, to będzie dzisiaj. Akurat. I tutaj mamy lotniczy hub. Kolejny, arcydzieła i kolejny kawałek ziemi. Dobra, bardzo dobrze. Dobrze. Wracając do naszego bełchatowa. A, może im tutaj jakieś lotnisko później trzeźniemy. No zobacz, pomyślimy. Dema. Tutaj to wybórz. Nie, dawa, ta autostrada tutaj zmieni swój kierunek. Znów mi się, czekaj, bo złoża się.
Jakby ją tu puścić, żeby tutaj mi nie wchodziła. Tak, bo to trzeba wpuścić na pewno pod ziemię akurat, to jest pewne. Czekaj. Bo tutaj jest. Okej, dobra. Dobra, mam pomysł. Mam wstępny pomysł. Dobra, tak, to musimy póki co wyburzyć kompletnie. To i to. A, to też. Ciach. Dobra, tu jest dobrze, że już jest ten zakręt w pakiecie. Pokaż mi to. Tak, przejdź do autostrad. Dobra, i buduj. Czekaj, to wybuczmy. Kurde. I już wyszedł, zobacz jaki on jest. Jak niecierpliwy. Dobra. Tu, tak. I stąd tutaj daj mi krętą. O, dokładnie. I tu sobie idealnie w nią wjedziemy, dobra. Natomiast ten tutaj, o ty, musisz tu mnie jakoś wjechać. Dobra. Sądzę, że póki co coś takiego tu może być. Dalej. Tutaj, stąd, będą dwa zjazdy. I jeden będzie bezpośrednio tutaj... Właśnie, nie miałem tutaj wyjazdu. Nie o to mi chodziło akurat. Jeden będzie tu skręcać. O. Jakoś tak w miarę tutaj. Bo tu się będzie kończyć ta dzielnica, co nie? Póki co. I tutaj, no powiedzmy, że nawet gdzieś tutaj jakoś tak będzie dojeżdżać do tej głównej części. Ciach. Być same zbocze. Czemu żeż? Mi to dopiero teraz mówisz. Okej, przez tunel też aż tak same zbocze. Dobra, to zaraz tym się zajmiemy, jakie tu zbadzę same zbocze. Zaś tu będzie zjazd dół, bo tu akurat nie ma innych pomysłów. Dobra. I tutaj, po tym zjeździe w dół, czekaj. Tu zrobimy sobie wyjazd. Daj to. Kurde. Aha, albo to, okej, dobra, rozumiem. Rozumiem, potrafiony. Dobra, stąd. To wybórz. Stąd. I ty tutaj. Nie wiem, jak wiele mi się... Mnie to jakoś bardzo nie przekonuje. Dobra, czekaj. Dajmy sobie po pierwsze ten. Tu musi w dół zjeżdżać. Dobra. Dobrze, widzę, że będzie z tym problem. Czekaj, to wybórz. Ty tutaj zakręcasz. Oj, na ostro. Na ostro bym powiedział. I tu będziesz mieć zjazd w dół. Tak, on tu będzie sobie zakręcać. Ja później mam wytłumaczyć czemu. On tu będzie mieć ostry zakręcić. Dobra, i tutaj. Dobra, tutaj wyjazd. Tutaj w ten sposób. I teraz tak, tutaj mamy ten tunel, co nie? I on tu będzie... O właśnie, widzicie co się dzieje? Dokładnie, jakoś tak tu musimy wykręcić do tego. Dobra, mamy to. I to póki co nam powinno tutaj pomóc. Tutaj trzeba zrobić podłączenie z autostradą. Tu będzie to będzie przybudowane, tak. To jest póki co takie coś. I tutaj stąd zrobimy sobie dojazd do tego. Bo tu jakiś musi być dojazd. Proszę bardzo. Dekuję wam wody. No, wodę... Aha, za mało produkujemy wody po prostu. Dobra, może być. Znaczy, no nie może być, ale... Ścieks. Kiedyś się tym zajmę, tak? To będzie jakiś jeden odcinek, w którym po prostu wszystko sobie podłączamy. Nie konkretnie dzisiaj. Dobra, no i tutaj... Dobra, to na razie tym bohatowem się zajmuję, a później pójdziemy do tej drugiej części. Też gdzie trzeba to pobudować. Dobra, tutaj... Tutaj i tu jeszcze z jednym byśmy postawili, tak, konkretnie. Dobra, tu. I tutaj sobie zróbmy taką górkę. Z taką skałkę macierzystą. A, tu jest tunel. Tak, tutaj się jeszcze nad tym zajmiemy dokładnie później. Tutaj coś jest, czekaj. Co to jest? Jak śmiesz? No, lepiej. Nie, ja tutaj nie chcę mieć żadnych takich dołów. Zaraz o tym pogadamy.
Czy ktoś korzysta z tej drogi? Nie, na razie nie. A rzeczywiście tu jest jakiś taki. Tu jest taki do góry dosyć trochę. Dobra, to na razie to wybuczmy. Później o tym pogadamy. Z grą. Dobra, dajmy tutaj kawałek tej prostej. I nasz bełchatów, daj mi to. Będzie się tu dalej ciągnąć. Tu na górze będą kopalnie, ale te już wewnętrzne, nie takie. Dobra, tu sobie to podciągniemy. O, dokładnie. O, tu widzę, że będzie ładnie kopać. Fajnie, fajnie. No, tu trochę przesadziłem. O, dobra. I teraz, jeśli coś tu trzeba byłoby zrobić, to tu. Trochę wyrównać można by było. Nie da, to nie pomaga. Dobra, w ten sposób. Okej. Okej, tu nawet ładnie pomogło. Dobra, tutaj nie chcę też jakoś pomóc zbytnio. I teraz dawaj. Kurde, co jest z tobą? Dobra, widzę, że ten nie chce z nami konfrontować. Ten również, już mu się odechciało. Dobra. Dobra. Okej, dobra, niech już tak na razie tutaj to wygląda. Co jest z tobą? To tak wystarczając liczby kupujących. Tak, wiem, bo na razie nie macie tutaj wyjazdu, dobra, na razie na tym akurat nie będziemy zrzędzić. I tak, tu trzeba konkretnie wyrównać ten teren. I tu się trzeba zastanowić porządnie, jak ta droga tu będzie wjeżdżać. O, ale mi tutaj po słuchawkach teraz pojechało. Dobra, możemy sobie w sumie tutaj zrobić tą drogę. A będzie sobie już jechać. Do góry, proszę bardzo. To get to you. Dobra, nie, tak nie chcesz wejść. A jak zrobimy sobie taką tutaj autostradę odtąd. Dotąd. Dobra, już widzę, że bardziej ci się to podoba. Tu będzie oczywiście zakręt. Dobra. I stąd. Czekaj. I tu będzie wjazd. No, dobra, może być w ostateczności. Czekaj. Ale tu możemy to jeszcze na tym. Z tą kopalnią jeszcze pogadać. Wyłącz G. O, dokładnie. I włącz G. Teraz tak. Tu możemy. Nie, dobra, jeszcze niech tutaj na razie tak to wygląda. Dobra, teraz tak, stąd. Jak już tutaj dojedziesz, to czekaj, tutaj sobie to skręcisz. O, dokładnie, jakoś tak. Bo tu będą te kopalnie, co nie? I my musimy teraz zastanowić się, jakby tutaj to. Czekaj. Pokaż mi. Dobrze, najpierw dajmy im tutaj wyjazd, bo oni tutaj chcą nam zarabiać forsę, a nie mają na razie jak. Tak, gry. Dawaj, dobra. Zmień kierunek. Świetnie. I teraz nagle wszystkie. O, proszę bardzo. Wyjechały. Da, wspaniale. A może dlatego też jest, bo nie mają aż tyle surowców. Dobra, mniejsza z tym, na razie nad tym się nie będę zastanawiać. Jeśli nad czymś się bym tutaj zastanowił. Czekaj, to zmniejsz to. A to jest siła, to nie. Siła ma być szybka. Dobra, i tutaj tą autostradę byśmy sobie pociągnęli do góry. Akurat co jak co, ale tą autostradę tutaj bym chciał do góry. Dobra. Tu ładnie wjeżdżasz. Tu dalej też powinnaś ładnie wjechać. Dobra, wspaniale. No i tutaj to już nie powinien wjeżdżać, że na ciebie.
Tak mi się coś wydaje. Okej, dobra, wygląda to tragicznie. Nie. Nie chcemy czegoś takiego. Dobrze, zrobimy to już tak jak gra chciała, trudno. Czekaj, czekaj. Daj mi to trochę wydłuż. Okej, może być, już trudno. Jedyne co mi się tutaj nie będzie podawać, to będzie tutaj ten zjazd. Ojojojoj. I tutaj akurat musimy sobie coś takiego dobudować. I tu będziemy po prostu zjazd. Dobra. Tu powinno to być całkiem dobrze. Tam jakieś mocne, mniejsze dotknięcie. Dobra, no i tu nasza ruda powinna się teraz ładnie produkować. Dobrze, czy tutaj coś jeszcze jest? Okej, dobra, tutaj tu coś jest nawet. Dobrze, ale takich małych, to aż tak bardzo małych tutaj, żeby się wcisnęły, to nie mamy, dobra. Ale taka mała kopalnia, bo dłużej tutaj nawet nie myślę o tym, żeby ją wcisnąć. Tak, wiem, tu by się zmieściła. Dobra, tu się w ten sposób zmieścisz. Dobra, na razie niech to już zostanie tak sobie. Dobra, dalej. Baraki. Takie to są baraki? Nie, to jest warsztat. To są baraki. Możemy tutaj postawić, albo gdzieś po tej stronie. Dobra, macie tutaj baraki. I tutaj. Proszę bardzo. A, już widzę, że ludzie z tego zaczęli korzystać. Chętnie. Tutaj tak, okej. Okay. Bełchatów nasz działa. Kręci się powoli, ale się kręci. Dobrze, bardzo dobrze. I dalej. Tak, tutaj teraz tym trzeba byłoby się zająć. Czyli nasza droga kochana. A tu nawet. Nie, no, tutaj musimy to zrobić. Czekaj. Pociągnijmy sobie na razie tam autostradę trochę dalej. Powiedzmy gdzieś tak dotąd. Gra musi z nami jeszcze współpracować. Dobra. Tak, wiem, tutaj jest ten tunel, ale dobra, już niech będzie na razie. I stąd zrobimy sobie tutaj dojazd. O, coś takiego wspaniałego. Tu to wyburzymy i oni teraz będą jechać w ten sposób. Dobrze, wspaniale. I tu to skrzyżowanie też trzeba byłoby wyłączyć. Dobra. I tutaj dalej będzie się ciągnąć nasza droga kochana. Z kolejnymi kopalniami. Tutaj. Dobra, dotąd. Tutaj nie mam mowy, żeby to wjechało tędy. Inaczej, ja nie mam zamiaru tutaj tak wpuszczać. Jedyne co tu trzeba byłoby zrobić to o, coś takiego. I teraz nam ten tunel powinien spokojnie wejść. Dokładnie o tym mówiłem. I to samo z drugiej strony. Dokładnie. Ciach. Ciach. I tutaj na powierzchnię. Dobra. I dogadaliśmy się z grą. Wspaniale. A teraz tylko tutaj sobie wyrównajmy to, żeby w miarę to tak wyglądało, jak wyglądało to wcześniej. Pokaż. No. Pięknie to wierzę tutaj. Dobrze. Tak. Tutaj się to całkiem w miarę będzie teraz dobrze bywać. Tak, mieliśmy tutaj jeszcze ten warsztat. Warsztat. Możemy sobie tutaj go wstawić w sumie. A co nam tutaj w sumie? Dobra, no i to powinno nam całkiem ładnie tutaj teraz produkować produkty tutaj do tego typu budynków. Nad tym się trzeba jeszcze zastanowić. Właśnie, jak wy tutaj jedziecie? Okej, widzę, że korzystacie teraz ze wszystkich tutaj zjazdów, tak. Teraz mało kto korzysta z tego tutaj wyjazdu, a tutaj zigzagiem fajnie sobie jedziecie. Dobra, tutaj, okej, gdzie wy to jedziecie? Ta, tu jest nasz dworzec. Tutaj jakbyśmy sobie zetknęli, to jest całkiem ładnie, obficie wykorzystywane. No, bardzo dobrze. Dobrze, że to się nam tutaj nie zabiera. Nie zapycha w sensie. Dobra, no i tak, tutaj... tutaj jest już ten grunt jaki jest. Dobra, dajmy sobie tu kolejne kopalnie na górze. Czekaj, te duże, czy by nam tu weszły? Weszłyby nam. Ale pokaż, jakby tu było z gruntem. Okej, tu jedna nam wejdzie. Dobra, może być tutaj jedna taka. Ale tu widzę, że pewnie się nie dogadamy z tym, co jest na dole. Dobra, na razie niech już tak to wygląda. A poza tym, a reszta tu będzie mniejsza. I tak, czekaj. Teo ma produktość 6400. To ma produktość 4800, a to ma najlepszą. Nie, ale tutaj czegoś takiego nie będę wstawiał, bo to też będzie tak samo źle wyglądać jak tamto.
A, dajmy to sobie te podziemne to trochę. Może w ten sposób, to, żeby trochę urozmaicić. Tak, może to zarapać. Też tutaj widzę, że się wchodzą. Jak... No właśnie. Tak trochę by nie chciały. Czy tutaj jest jakieś złoże? Jakieś tu jest, to można byłoby z niego skorzystać. I tu są te rzeczy, czekaj. Nie, korzystajmy sobie z tych naszych dróg, które tutaj dostaliśmy z tym dodatkiem już. Bo one tutaj są akurat dobre do tego przemysłu. A, nie, czekaj, daj tutaj dużą tę kopalnię. A, właśnie. Tutaj mamy jeszcze statek górniczy, którego tutaj nie wykorzystamy niestety. Dobra, to wybórz. O, jak zawsze z moimi klanami nic nie wyjdzie? Nie, no bez przesady. Mogłoby wejść. Tak, tutaj widzę, że jest z tą górką tu trochę kiepsko. Jak zazwyczaj. Dobra, tutaj sobie to trochę podniesiemy. A tu bym trochę to obniżył dookoła tego. Dobra, może to w ten sposób już wyglądać bardziej. Bardziej mi to akurat pasuje. Stąd zaś bym tu podciągnął ten teren. O, do takiego jedno... Takiego. O, tutaj czekaj. To można byłoby wyburzyć i ustawić, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Tak. Bym to trochę tak bardziej wolał. Dobra. No, w miarę ładnie. I dajmy sobie tutaj nasze te wspaniałe fabryki. Co jest? A, bo tu się już wchodzi nam kolejna dzielnica. Strefa. No, a nie, to tutaj strefa nasza, ta już niech tak będzie wyglądać, tak jak teraz jest. Dobrze. I tak, pokaż mi, jak tutaj jest ze surowcami. Mamy coś takiego tutaj, oto wielkie. I szczerze powiedziawszy, chętnie bym to tutaj gdzieś wstawił. Dobra, na razie... Możemy tu sobie takie z jedno jeszcze postawić. Drugie. I trzecie, dobra, już nie będzie. Natomiast tutaj, o te fabryki niech będą. Tak. Tak. I tak. Tu jest trochę więcej miejsca. Czekaj, czy tu jakiś by się zmieścił skład? Mamy jakiś nowy. Magazyn surowców. Łojejku. Ten magazyn surowców mnie zainteresował, nie wiem czy was też, ale jestem ciekawy jak on funkcjonuje. Okej, okay, wy tutaj jeszcze jakoś pracujecie. On niby też. Jeszcze jakoś, dobra, niech już wam będzie. A to będzie później farming, to jest akurat pewne. Dobrze, stąd byśmy sobie zrobili. Czekaj, w sumie możemy to wyburzyć. Daj mi tu tą drogę. Tak, bo oni tutaj zaraz zaczną zrzędzić, że nie mają do kogo wysyłać surowców, więc wam już daję tutaj drogę, proszę bardzo. I tutaj domyślam się, że się zrobiły światła, więc już je wyłączę, proszę bardzo. I wyjeżdżają, nie ma prądu. Wystarczający dla całego tego naszego przedsięwzięcia. Okej. Dajmy sobie tutaj. My to później przekręcimy jeszcze, ale póki co nie będzie tutaj. Dobra, macie tutaj druta. Celowo to tutaj tak ciekawie dołączy dosyć. Czekaj. Jedna nie wystarczyła. Okej, to nie jest najlepsza wiadomość. Tego nie sądziłem, szczerze powiem wam. Dobra, pokaż mi tu odległość. 260, kurde. Dobra, 260. I tutaj sobie dajmy takie 260. 280, 260, dobra. Ciach. I tutaj, proszę bardzo. I stąd. Okej, oczywiście. Oczywiście zabrakło nam tutaj naprawdę bardzo mało. Dobra. Ciup. Limit 4 per family while supplies last. We'll look forward to seeing you where the animals live in rooms painted to look like home. The city zoo. Nie będzie chciał mi tutaj wejść. Dobra, tak już wejdziesz. I stąd, no tu już powinno tu wejść. Kurde! Dobrze, ja się z tym nie zgadzam. To mi tu wejdzie. Co by się tu nie działo, czy jak tutaj...
Why doesn't anyone give credit to the inventor of neon lighting? Mamy to. Let's hear it for George Claude, savior of city nightlife. Czekaj. Oh, just imagine the kind of bogus. Tak, wiem, tutaj wyburzyliśmy teraz ten kawałek. Who wants to chill out somewhere well lit past midnight? Okay. This next song goes out to you, Claude. Czekaj. Dobra. Okej, okay, widzę, że jest tu problem i tak. Dobra. Już tak najbardziej i tu widzę, że i tak jest problem. A, czekaj. A to jest za blisko już z kolei. What the? Gra. Ja chcę się z tobą pokojowo dogadać. Podobno. Dobra. Tak już mi to wejdziesz. Dobra. No i wy tu możecie sobie teraz dojeżdżać. Przy okazji mamy tutaj prąd i światła. Tutaj już tu nie ma. Dobra. To powinno nam tutaj teraz trochę pomóc. Jak tam jesteśmy z czasem? 30 minuta. Ładnie, ładnie. No to niestety dzisiaj się tym nie zajmiemy tutaj. W kolejnym odcinku. Ludzie się chcą budować. Komunikacja jakaś do nich. Nie. Autobus to na pewno nie. Ciamciąg. Może też niekoniecznie. Bambaj byłby tu dobry, ale bambajów tu w ogóle nie ma w tej dzielnicy. Akurat tym trzeba nie się zająć, żeby tutaj jakoś się wpuścić. Póki co możemy dać sobie spokojnie tutaj jakąś stację metra. O, tak jakoś tutaj. Bo tu jest akurat w miarę po drodze, ale to nie będzie aż tak bardzo po drodze, jakby się wam wydawało. Nie, spokojnie. Ja tu mam plany na wszystko. G. Właśnie. Okej, okay, dobra. Tutaj nam ta droga ładnie wejdzie. Tak, tu jest ta nasza dzielnica taka, mieszkana to jest oczywiście. Trochę flyerów, no bo głośno to oni tutaj mają na pewno. Ale pomijając to, jest całkiem nieźle. Dobra. I tutaj. Którym sobie zrobił dojazd, proszę bardzo. Jak ładnie. Dobrze, i tutaj to nam spokojnie wystarczy dalej. Szkoła podstawowa. No tu by się przydała, tak będziecie mieli fajnie głośno, dzieciaki. I stąd, tutaj. Tu będzie kolejna stacja metra. Tak, bo tu im na razie nie zamierzam jakichkolwiek innych jeszcze komunikacji tutaj wrzucać. Więc z tego coś takiego idziemy. I tutaj sobie dojedzie ten nasze metro. Dobra, daj mi tutaj, aby oni tu podjeżdżali. O, proszę bardzo. Tu będzie stacja raz, tu będzie stacja dwa. I tu będzie przystanek jeszcze z jedną. Dobra. Dalej, urząd pocztowy. Tu by im się przydał kolejny. Jak nic. Dalej. Klinika. Klinika jest dla mnie niedaleko. Z tym może być już trochę gorzej. Aby nie... Jeszcze mam, mogę tutaj saunę postawić. Straż pożarna. No, w miarę jest tragicznie. Tu możemy postawić sobie jakąś straż. O, dokładnie. I to nam na razie tutaj wystarczy. Tu ci jeszcze mają problem ze strażą. Możemy je też w sumie postawić jeszcze co jakąś. No. Proszę bardzo. Dobra, ale na razie więcej nie liczyć. Jeśli coś, to ci mogą tutaj dostać, ale nie wiem zbytnio gdzie. O, dobra, tu jest duża droga, to niech będzie. Nowe budynki, lotnisko. Tak, wiem, jest lotnisko, ale na razie tym nie mogę się zająć jeszcze, dobra? Bo jeśli już, to gdzieś to postawimy, ale nad tym będzie trzeba pomyśleć trochę bardziej. Dobra, woda. Tak, wiem, tu nie macie wody. A mi stacja metra to mówi. No i tam nie liczycie się. Dobrze. Lotnisko towarowe. Dobra, wiem. Tak, wiem, że jest lotnisko towarowe. Synego... A, bo już myślałem, że tutaj się budujecie. Nie. No to bardzo proszę. I tutaj się, proszę bardzo, wszędzie możecie budować, ludzie. Ojejku, jeszcze dzisiaj mam dwa odcinki do nagrania. Wow, ale będzie dzień. Ale najpierw ten muszę wam tutaj wysłać, dopiero później mogę się zająć nagrywaniem kolejnego. Tak to jakoś tutaj wejdzie. Właśnie, nowy kawałek ziemi, pokaż mi to. Który by mi się ten teraz najbardziej niezbędnie przydał? Dobra, tutaj jest trochę farmingu. Dobra. Tu jest jakaś ruda, czekaj, co? A, możemy sobie podglądać. To gdzieś w tych lasach. Tu jest jakaś ropa jeszcze, w sensie, fajnie. Dobra. Tak, w ten sposób można bardziej zesplanować.
Zastanawiam się, bo... Tak, nie wiem jak ta woda ciągnie się, ale chyba woda ściągnie się stąd. Tu mamy kasa i paliwo. Tu jest ropa. To jest akurat... No to wiemy, tak, tu jest ropa. Ale mało podbudowę i się zastanawiam, bo nie wiem co bardziej wziąć. Jeszcze jedna ankieta w tym samym odcinku. Dobra, niech wam będzie. Mamy 35 minutę odcinka i kolejna ankieta. Tutaj kupujemy kawałek ziemi. Ten tutaj. Nie macie do wyboru wszystkich. Chociaż... Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, dobra, niech wam już nie bez przesady. Ja wam wybiorę, który możecie kupić, żeby był miał sensowny. To jest jedynka w karcie, będziecie mieli 5 opcji do wyboru. To jest jeden. Tu mamy wszystko poza topą. Całkiem ładna rozbudowa. Dwójka. Mocna forsa. Mocna forsa z dopą. To jest dwa. Trzy. Dokończenie tutaj w końcu lasów. I byśmy mieli tutaj wodę. Cztery. Nowa część. Tutaj jeszcze byśmy rozwinęli bardziej tutaj tę dudę i tak dalej. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery i piątka. Niech będzie. Wielki nowy las. Dobra. Wy tam głosujcie w ankiecie. Natomiast my kończymy odcinek. Dużo tych ankiet dzisiaj wyszło, bardzo dużo nawet bym powiedział. Czy ktoś korzysta z mojej stacji meta tutaj? Pokaż. Kurde, czemu nie mogę kliknąć? Ktoś korzysta. No, proszę bardzo. Abyście tu bardziej z tej stacji korzystali, czekaj. Tutaj tutaj zrobimy. Zrobimy już im trochę ułatwień. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Tu będzie przejście dla pieszych. Proszę bardzo. Tu zejście. I tu zejście. Ok, idealnie. Nie, tu macie stację meta, to już nie korzystajcie z tego w taki sposób, jak teraz myślałem. Jeśli coś jeszcze, to możemy sobie zrobić tutaj dojście. Co widzę, że ciekawie całkiem wygląda i jak oni będą tu chodzić. Więc jestem nawet za. Tu sobie zrobimy... Nie, czekaj. Okej, dobra. Serio? Ja myślałem, że to w miarę jakoś ładnie będzie wyglądać, ale nie coś takiego. Dobra, bo tu musimy akurat jakoś wziąć tą ścieżkę na górę. Dobra, nie. Daj to tu. Dobra, widzę, że to też źle wychodzi. Dobra, dajmy sobie coś takiego. Natomiast stąd, czekaj, daj mi tutaj zwykłą ścieżkę. Dokładnie, tu sobie zejdziesz. I tu sobie dojdziesz. Okej, okay, da, tu macie jak z tego korzystać. Tutaj tak. Tu będzie zejście na ziemię. Czekaj, czekaj. Mi się klawisze po... ściski mi się pogubiły. Dobra. Tak, to macie tutaj dojść do mnie, proszę bardzo, jakbyście nie chcieli. Jakbyście ją chcieli, to możecie już tutaj dotrzeć. Pokaż mi, że jacyś ludzie już tutaj idą ten. Nie. A z tego może korzystacie? Też nie. Może nie wiedzą, że będą z tego korzystać. No nie wiem. Nie wiem, pomyślmy o tym później. Może mi się nie opłaca. Tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzisiaj tylko i wyłącznie była duda. Tutaj. Zobaczmy, czy coś by nam tutaj przyspieszyło. Okej, okay, produkcja metali jest cały czas większa niż szkła, bardzo dobrze. To powinno tutaj ładnie tutaj całkiem teraz to się rozbudowywać. Jak jest tutaj na przykład z tymi fabrykami? Okej, okay, papiernia w końcu zarabia. I rafineria również, chociaż jest kiepsko z plastikiem, bo mamy tutaj bardzo problem z rudą. No ale tak jak już mówiłem, to na razie z tym nic nie możemy zrobić. Nasze lasy tutaj naprawdę całkiem ładnie się stronego zbudowują. I tu będzie kolejna dzielnica, będziemy sobie bardziej to rozwijać. Mieszkalną, a tu będzie oczywiście nasz wielki farming. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jak będzie kolejny jakiś odcinek, to trochę trzeba się będzie zająć tramwajami. No i oczywiście lotniskiem, tak? Lotnisko, jakaś ruda, ropa. No i oczywiście zobaczymy to, co wybraliście w ankiecie. I wtedy pogadamy. Dobra, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!